Panie trenerze, bardzo przekonywujące i wysokie zwycięstwo w ostatnim meczu ze Zniczem Pruszków. Jesteście chyba zadowoleni z wyniku i z gry? To znaczy, w grze zawsze znalazłyby się elementy do poprawy. Natomiast na pewno z wyniku jesteśmy zadowoleni. Jest druga runda, końcówka drugiej rundy. Każda drużyna walczy o życie, o rozstawienie przed playoutem m.in. Pruszków. Drużyna, która chciała się odbudować, powoli przygotowują się do fazy playout. Obawialiśmy się tego meczu, natomiast wszystko poszło zgodnie z planem. Zawodnicy realizowali nakreślone założenia taktyczne i wszystko poszło dobrze. W sobotę kolejny mecz u siebie, jeden z czterech, które pod rząd wypadają. Przyjeżdża zespół Politechniki Poznańskiej, która sprawiła w zeszłym sezonie nie lada niespodziankę, bo wygrali na krośnieńskim parkiecie. Tak, jest to drużyna grająca szybką akademicką koszykówkę. Na pewno ich atutem jest to, że nie wiemy czego się po nich spodziewać do końca. Teraz mieli słabszy mecz z Łańcutem, przegrali już rzucą 40 punktów. Można się spodziewać, że teraz przyjdzie im dobry mecz. Przygotowujemy się profesjonalnie jak do każdego pojedynku. Będziemy chcieli zatrzymać liderów Hybiaka i Materskiego. Nie będziemy lekceważyli żadnego zawodnika z tamtej drużyny. Chcemy przede wszystkim przekonująco wygrać, ale też poćwiczyć warianty na mecz derbowy z Łańcutem oraz kolejny mecz z Lubinem. Do pełnej formy wrócił już chyba, do pełnej sprawności wrócił już chyba Darek Oczkowicz po kontuzji. Czy wszyscy zawodnicy trenują i są w pełni zdrowia? To znaczy Darek wrócił do dyspozycji pozwalającej mu trenować, natomiast do pełnej formy moim zdaniem brakuje jeszcze trochę. Możemy na niego liczyć na treningach, jak i na meczach, z tego się cieszymy. Natomiast wypadł nam Marcin Malczyk, 7 dni przerwy, związane z ostatnim upadkiem. Było podejrzenie uszkodzenia kolana, natomiast rezonans magnetyczny nie wykazał nic niepokojącego. Lekarz zalecił 7 dni przerwy, także będziemy musieli sobie radzić bez tego zawodnika w najbliższym meczu. Ale mamy 12 zawodników do gry, także nie obawiamy się specjalnie meczu sobotniego. Tak jak powiedziałem, chcemy wygrać przekonywująco. Cały staw trenerski wzmocnił trener Moczu, który wrócił do Was na kilka najbliższych tygodni, aby troszkę popracować nad formą fizyczną zawodników. Jaki był powód, że trener dołączył do Was? To znaczy, powód jest prosty. Chcemy trochę podładować akumulatory na nadchodzące playoffy. Natomiast trzeba zdawać sobie z tego sprawę, że w okresie startowym, kiedy w każdy weekend gramy mecz, jest to bardzo ciężkie. Nie możemy sobie pozwolić na dużo cięższe treningi. Natomiast umiejętnie próbujemy wplatać treningi z Moczem, czyli z trenerem od przygotowania fizycznego, oznaczam koszykarskiego, tak aby jak najwięcej nam pomógł i przygotował nas na nadchodzące jednymi krokami playoff. Czyli co, zapraszamy w sobotę na mecz z Politechniką Poznańską i do zobaczenia na hali. Zapraszamy serdecznie kibiców, mamy nadzieję, że oprócz wyniku będzie można zobaczyć kilka widowiskowych akcji. O to przede wszystkim w koszykówce chodzi.